23 września 2023 roku w katowickim Spodku odbyła się druga w tym roku konwencja polityczna Konfederacji. Stylem, organizacją i rozmachem nie odbiegała ona za bardzo od pierwszej konwencji. Konwencja rozpoczęła się od piosenki Możemy Wszystko, którą zaśpiewał dla publiczności pan Kuba Molenda. Nie martwcie się, ja też na początku nie skojarzyłem, kto to jest. Nie wiem, czy zaproszenie tego pana to była najlepsza decyzja. Podczas konwencji mniej więcej po pół godziny przemawiali pan Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen. Nie dowiedzieliśmy się niestety z niej niczego nowego. My jako jedyni mamy odwagę powiedzieć, że bez zmiany sposobu działania systemu ochrony zdrowia nie będzie poprawy jakości. Dlatego jako jedyni mieliśmy odwagę powiedzieć, tak kalkulacja ekonomiczna, tak konkurencja, tak być może w niektórych dziedzinach współpłacenie, tak konkurencyjny system funduszy ubezpieczeń zdrowotnych. Bez tego nie będzie żadnego progresu. A co mówią wszyscy inni? Dosypać pieniędzy i będzie lepiej. Z jakiego powodu w Niemczech możemy mieć rywalizujące ze sobą o pacjenta kasy chorych, a w Polsce, kiedy mówimy o rywalizujących o pacjenta funduszach ubezpieczeń zdrowotnych, to dowiadujemy się, że tak się przecież nie da, że to niemożliwe, że to populizm. To faktycznie całkiem mocno wyróżnia Konfederację spośród innych partii. Zmiany proponowane w NFZ są dosyć znaczące, a każda inna partia proponuje wyłącznie zwiększenie finansowania ochrony zdrowia. Dosypywanie pieniędzy do niewydolnego systemu nie jest rozwiązaniem problemu. Nie da się zmienić systemu ochrony zdrowia, nie da się rozbić monopolu NFZ-u, nie da się uprościć podatków, nie da się sprawić, żeby ta transformacja energetyczna w Polsce wyglądała trochę normalniej. Gdy o tym mówimy, to znowu jesteśmy nazywani populistami, bo to są rzeczy, których przecież nie da się zmienić. One muszą być takie, one są takie od 20 lat i już zawsze takie będą. Czemu w Estonii mogą mieć prostą ustawę o VAT, która ma poniżej 100 stron, a w Polsce, gdy mówię o prostej ustawie o VAT, to słyszę, że się nie da, że to populizm, że to jest przecież niemożliwe. Czemu w Niemczech mogą mieć dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, a w Polsce znowu to jest populizm i to jest znowu coś, czego się nie da zrobić. Gdy my na przykład mówimy, że trzeba obniżyć podatki, ale też obniżyć wydatki, to jesteśmy nazywani populistami, że tak się przecież nie da, że to nie może być tak, że ktoś obniży podatki. A kiedy nasza konkurencja nie tylko mówi, że obniży podatki, to jeszcze mówi, że podwyższy inne wydatki, to nie są nazywani populistami. Nikt im tego nie liczy i nie mówi, że to jest całkowicie nierealne. Kiedy od lat mówimy o tym, że trzeba zlikwidować podatek Belki, to zawsze słyszymy, no ale co z wydatkami państwa, z czego je sfinansujecie, przecież to jest populizm, nie można tak obniżyć podatku. A kiedy potem Platforma Obywatelska znowu mówi, że tak jak my, że trzeba usunąć podatek Belki, to się nagle staje ciekawą propozycją programową. I nie wiem czemu, chyba dlatego, że nikt Tuskowi nie wierzy, że on to zrobi, bo w 2007 roku mówił to samo i oczywiście potem nie zrobił. Być może dlatego tylko ma taryfę ulgową w tej sprawie. Zlikwidowanie podatku Belki to pół biedy. Dlaczego nikt Tuska nie pyta, skąd on weźmie pieniądze na 20% podwyżki w budżetówce i 30% podwyżki dla nauczycieli. Jednocześnie Donald Tusk chce utrzymać wszystkie programy socjalne PiS, dodać babciowo oraz 600 zł dopłaty na wynajem mieszkania i był zwolennikiem waloryzacji 500+ już od czerwca tego roku. Popatrzcie w tej chwili, co się dzieje w Unii Europejskiej. Jako jedyni artykułujemy program korzystny dla obywateli i dla naszego państwa. I co nam wszyscy mówią? Że się nie da. Nie da się używać prawa weta. Nie da się nawet w tych dziedzinach, gdzie je mamy. Nie dało się odrzucić traktatu lizbońskiego, tak? Nie dało się odrzucić Fit for 55. Nie dało się nie zgadzać na fundusz covidowy. Nie dało się odrzucić europodatków. Tak nam mówią. Czy to prawda? Oczywiście nie. My byśmy to wszystko odrzucili, tylko musimy ich zastąpić. Nie z nimi się dogadać, tylko ich zastąpić. Czy ktoś z was słyszał od ludzi, którzy nie śledzą naszych źródeł, o tym, że szykuje się płacenie podatków klimatycznych za to, że mieszkamy w murowanych domach? Do jakiej epoki chcą nas cofnąć? Czy ktoś słyszał o remontach klimatycznych budynków, które są szykowane?
klasy efektywności energetycznej. Przecież jesteśmy jedyną siłą polityczną, która coś z tego tłumaczy. I mówią, Konfederacja radykałowie, Konfederacja populiści. Jak skoro jedyni próbujemy Polakom tłumaczyć, co się szykuje w Brukseli? Oglądając na YouTube program Bosak i Mentzen, rzeczywiście dowiedziałem się o niepokojących pomysłach wypływających z Brukseli, o których w telewizji nic nie słyszałem. Nie ma jednak co ukrywać, że takie rzeczy są na rękę politykom Konfederacji i dlatego tak dużo o tym mówią. Jakoś nie wyobrażam sobie Donalda Tuska krytykującego Unię Europejską. Kto to wymyślił, że nasz program jest skierowany przeciwko kobietom? Przecież kobiety w Polsce robią karierę zawodową, zakładają firmy, osiągają olbrzymie sukcesy i my chcemy im w tym pomóc. Kobiety płacą wysokie i skomplikowane podatki, mierzą się z tymi biurokratycznymi przeszkodami, dokładnie tak samo jak mężczyźni. Kobiety to nie są jakieś osoby specjalnej troski, którym trzeba dawać parytety, jakieś specjalne prawa, przywileje, jak chciałaby lewica. Kobiety tak samo jak mężczyźni budują dobrobyt tego państwa i nasz program jest programem najlepszym dla kobiet. Z jednej strony racja, ale z drugiej jest jednak coś, co różni kobiety od mężczyzn. Otóż kobiety zachodzą w ciążę i rodzą. Chociaż pani Anna Maria Żukowska pewnie by się tutaj ze mną kłóciła. Zdarzają się takie sytuacje, że biologiczny, podkreślam, biologiczny mężczyzna rodzi dziecko. Już pomijając kwestie światopoglądowe, aborcje, to w tym okresie zdarza się, że kobiety nie mogą pracować, nie mogą prowadzić firmy. I czy w takim przypadku Konfederacja ma im coś do zaproponowania? Każdy nasz komunikat jest i będzie zniekształcany. Każde nasze zdanie będzie wyrywane z kontekstu, a my niezależnie od tego, pomimo cenzury w mediach głównego nurtu, pomimo trwającej ponad rok cenzury na najpopularniejszej platformie społecznościowej, pomimo różnych prób manipulacji algorytmami, my i tak docieramy do społeczeństwa z tym, co jest prawdą. Dlaczego? Bo ludzie mają w sobie naturalne pragnienie prawdy. Mają w sobie naturalny sprzeciw wobec tego, jeżeli są oszukiwani, jeżeli są traktowani bez szacunku. A tak dokładnie byli traktowani Polacy przez wiele ostatnich lat. I nie ma chyba okresu, w którym to bardziej wyszło, niż w trakcie pandemii. Gdzie jako jedyni mówiliśmy, że to wszystko, co serwuje zblatowany kartel promowanych przez media partii politycznych i wielkich mediów promujących się nawzajem i promujących swoje tak zwane dyżurne autorytety, że to jest wielce wątpliwe albo wprost mówiliśmy, że to jest nieprawda. Po kilku latach okazuje się, że i wyniki nam przyznają rację, i powstały badania naukowe, które nam przyznają rację, i społeczeństwo nam przyznaje rację. I do jakiej sytuacji dochodzi? Najbardziej systemowa partia polityczna w Polsce, czyli Platforma Obywatelska, w swoich tak zwanych 100 konkretach zapowiada co? Rozliczenie nadużyć covidowych. Ale kto głosował za wszystkimi ustawami? No przecież oni. Ktoś musi tych hipokrytów zmarginalizować w roli reprezentacji Polaków. I nie zrobią tego ci, którzy też głosowali za specustawami, robiącymi z ministra zdrowia dyktatora gospodarczego. No nie zrobią, bo sami to poparli. Ale jest jedna siła polityczna w Polsce, która za tym nie głosowała. To Konfederacja! Tutaj muszę przyznać rację. Ja osobiście nigdy nie zapomnę tego, co prawie wszystkie partie chciały wprowadzić w czasie pandemii i co politycy tych ugrupowań mówili w tym okresie. Jest to jeden z powodów, przez który nigdy nie zagłosuję na nikogo z bandy czworga. Co ma zrobić realnie pacjent, który usłyszy albo że nie będzie miał planowanej operacji zaćmy, albo że nie będzie miał w najbliższym czasie wszczepionych bypassów? Co on może realnie zrobić? Nic nie może zrobić, może po prostu zgodzić się na jakąś decyzję albo się upierać. Ja sądzę, że większość tych pacjentów się jest zdroworozsądkowa i każdy rozumie, jaka jest sytuacja w polskich szpitalach. I to jest zalecenie. Poczeka. Poczeka. Kto mi da gwarancję, że gdy pandemia się powtórzy, to te partie i ci ludzie nie będą postępować tak samo? Konfederacja w czasie pandemii pomagała przedsiębiorcom, pokazywała różnego rodzaju absurdy, sprzeciwiała się również w Sejmie, polityce rządu i opozycji. I tym zachowaniem bardzo dużo zyskała w oczach swoich wyborców. A po pandemii, kiedy okazało się, że Konfederacja w wielu przypadkach miała rację, zyskała również w oczach ludzi, którzy nigdy nie myśleli o zagłosowaniu na Konfederację. Jako jedyna siła polityczna mówiliśmy o tym, że trzeba chronić granice, zanim PiS zaczął budować ten mur. Jako jedyni. Ci nawróceni z Koalicji Obywatelskiej, którzy teraz operują językiem narodowym, antyimigranckim, od 2 czy 3 tygodni odkryli w sobie duszę narodowców. Przecież to żart, przecież to niepoważne.
Dopiero co chcieli rozbierać mur, a teraz chcą chronić granice? To nie pierwszy raz, kiedy PO pod wybory zmienia swoją narrację. Pamiętam, jak Rafał Trzaskowski, zabiegając o głosy wyborców Konfederacji przed wyborami prezydenckimi, mówił nawet, że weźmie udział w Marszu Niepodległości. Ci ludzie nie mają za grosz honoru i nie są wiarygodni. Konfederacja była jedyną siłą polityczną w Polsce, która nie adwokatowała za bezwarunkowym otworzeniem rynku unijnego na wszystkie produkty z Ukrainy. Platforma, PiS, PSL, Lewica, oni wszyscy byli za tym. Co więcej, oni wiedzieli, że z tego będzie szkoda gospodarcza. Udawanie zaskoczonych jest jakimś totalnym nieporozumieniem. Ich były minister rolnictwa Ardanowski mówił o tym, że nie ma wystarczającej liczby środków transportu, infrastruktury, żeby to wszystko, co wyprodukowane na Ukrainie, przejechało przez Polskę. Nikt nie ma udawać prawa zaskoczonego. To, co się wydarzyło, było świadomie dopuszczone. To, co się wydarzyło, było świadomie dopuszczone ze szkodą dla Polaków, ze szkodą dla naszego rolnictwa, ze szkodą dla polskich gospodarzy. I zastanówmy się, jaka siła polityczna była na wszystkich manifestacjach z rolnikami, kiedy przychodziła piątka Kaczyńskiego przeciwko rolnikom, kiedy przychodziło protestować na granicy, kiedy temat nie był jeszcze medialnie nagłośniony. Jaka to była siła polityczna? Przypomnijmy sobie. Tak, to była Konfederacja! Najgorsze jest to, że politycy Konfederacji, którzy jeszcze rok temu mówili o tym, o czym dzisiaj mówią wszystkie inne partie w temacie Ukrainy, byli wyzywani od ruskich onuc. Zresztą wyborcy Konfederacji również. Polska ma faktyczną strategię polityki migracyjnej, która została przyjęta nieoficjalnie w 2018 roku, ukryta i jest realizowana. Tą strategią jest przyjąć jak najwięcej, legalnie, jak najszybciej. To jest faktyczna strategia. A to, że wyniknęła afera wizowa, to jest tylko odprysk. Po prostu kilka osób chciało na tym zarobić przy okazji i zarobiło. Ale faktyczny problem dla nas, jako dla Polaków, jest taki, że uruchomiony został mechanizm masowej, niekontrolowanej imigracji do polskich kręgów zupełnie obcych kulturowo, bez żadnej koncepcji, co mamy z tym długookresowo zrobić. Nie ma na ten temat żadnej dyskusji. Nie było na ten temat ani jednej debaty w parlamencie. I Konfederacja jest potrzebna jako bardzo duża siła w następnej kadencji Sejmu, żeby ta dyskusja zaczęła się toczyć bez poprawności politycznej, żeby została zbudowana normalna strategia, która pozwoli nam nie powtórzyć błędów Zachodu. I to jest bardzo dobry argument skierowany w stronę niezdecydowanych wyborców. Gdyby w czasie pandemii w Sejmie nie było partii, która mówiłaby innym głosem niż ta cała reszta bandy, no to kto wie, jak to wszystko by się skończyło. Można to również porównać do obecnej sytuacji na Ukrainie. Dobrze jest mieć po prostu w Sejmie partię, która nie będzie poprawna politycznie i mimo wszystko będzie mówiła to, co uważa za słuszne. Przypomnę tutaj słowa jednego z posłów Koalicji Obywatelskiej. Pani pozwoli, żebym powiedział. Ale co mieliśmy zrobić? Mieliśmy być przeciwni jakim waszym działaniom? Byście narzekali na nas, że wszystko, wszystkim przeszkadzacie. To jest kolejna rzecz, która wyróżnia polityków Konfederacji od całej reszty. Wydaje się, że oni nie mówią tego, co jest im wyborczo na rękę, lecz starają się mówić i robić to, co jest zgodne z ich sumieniem. Dodatkowo panowie Mentzen i Bosak całkiem jasno i klarownie, zupełnie inaczej niż wcześniej, opisali stanowisko Konfederacji odnośnie ewentualnej koalicji z PiS. W roku 2005 zarówno Samoobrona, jak i Liga Polskich Rodzin miały około 10% poparcia. Mniej więcej tak jak my teraz. I co z tym zrobili? Weszli w koalicję z PiS-em. Jak to się skończyło? Gdzie teraz jest Giertych? Gdzie teraz jest Lepper? No na pewno nie w miejscu, w którym ja chciałbym być. Nie chcemy powtórzyć losu ani Samoobrony, ani LPR-u. Zobaczcie, co się z nimi stało po 2 latach koalicji z PiS-em. Jedni i drudzy spadli na 1% i całkowicie wypadli z polityki. To jest dla nas jasna instrukcja, czego nie należy robić. Nie należy wchodzić w koalicję z PiS-em. Nie wierzyli po poprzednich wyborach, że jeżeli wejdziemy do Sejmu, to się nie podzielimy, przetrwamy i zwiększymy swoje poparcie. Pokazaliśmy, że to prawda. Nie wierzyli, że nie sprzedamy się za korzyści dla rządu. Okazało się, że jesteśmy jedyną formacją polityczną, której ani jeden poseł za korzyści majątkowe nie sprzedał się do głosowania z rządu.
z rządem. Ani jeden! Na koniec zostawiłem całkiem zaskakujące słowa pana Sławomira Mentzena odnośnie wad i błędów Konfederacji oraz wypowiedź pana Krzysztofa Bosaka, który mówi, ile jeszcze jest do zrobienia. Robimy błędy, mamy wady, mamy mnóstwo słabości. Nie będę wam ściemniał, jacy to jesteśmy niesamowici, że już wszystko umiemy. Cały czas jeszcze się uczymy, cały czas się rozwijamy, cały czas próbujemy. I jakoś nam to powoli idzie. Niestety, mamy dużo mniej zasobów niż nasza konkurencja. Mamy dużo mniej pieniędzy, mamy dużo mniej ludzi. A siły, przeciwko którymi zmierzamy się, z którymi walczymy, są naprawdę potężne. To, co potrzebujemy w długiej perspektywie, i o tym chciałem słowo powiedzieć, to jest sformowanie prawdziwej kontrelity. My nie wystarczy, że raz będziemy mieli dobry wynik wyborczy. My musimy mieć kadry, które zastąpią tych zdemoralizowanych ludzi, którzy w tej chwili wypełnili wszystkie wpływowe stanowiska w mediach publicznych, które stały się mediami partyjnymi, w spółkach Skarbu Państwa, w administracji. Nawet jeżeli chcemy przeciąć te wpływy, ktoś musi to zrobić. Potrzebujemy setek i tysięcy osób i one muszą się rekrutować spośród zwykłych Polaków, którzy poczują w sercu to zaangażowanie obywatelskie i ruszą razem z nami do tej pracy, tak jak każdy z nas na jakimś etapie do niej wszedł. Czyli potwierdziły się moje przypuszczenia, że często bardzo dziwne osoby na listach wyborczych Konfederacji, czy wprost rodziny polityków tego ugrupowania na listach, to nie jest przypadek, ale konieczność, bo oni po prostu nie mają nikogo innego. Smutne to trochę, że przez 4 lata nie udało im się zebrać odpowiedniej liczby kompetentnych ludzi nie tylko na listy wyborcze, ale również na chociażby stanowiska ministerialne, czy na stanowiska w mediach publicznych. Aha, jeszcze jedno, prawie bym zapomniał. Na sam koniec głos zabrały kobiety Konfederacji, ale niestety na krótko. Pan Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak mieli wystąpienia po około 30 minut, a wystąpienie pani Klaudii, wliczając w to oklaski, trwało około 3 minuty. Kochani, idziemy do tych wyborów, by kontynuować naszą pracę kobiet i rodzin. Ja startuję do Senatu, a więcej posłów i senatorów z Konfederacji w polskim parlamencie to więcej ochrony kobiet przed bezprawnym ZUS-em. To więcej ochrony kobiet na porodówkach. To lepsza opieka okołoporodowa. Tak jak mówiłem na początku, nie dowiedzieliśmy się z tej konwencji niczego nowego. Wydaje mi się, że była ona skierowana do wyborców Konfederacji oraz do tych osób, które jeszcze nie są do końca zdecydowane, czy na pewno na Konfederację oddadzą swój głos. Jeśli o mnie chodzi, to ta konwencja do niczego mnie nie przekonała i wciąż zastanawiam się, co zrobię ze swoim głosem. Wkrótce zacznę wstawiać nagrania opisujące, dlaczego nie zagłosuję na daną partię, więc pewnie mam jeszcze coś około tygodnia, żeby podjąć ostateczną decyzję. Jakie jest wasze zdanie odnośnie drugiej w tym roku konwencji Konfederacji? Odpowiedzi zostawcie w komentarzach pod nagraniem, dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do zobaczenia wkrótce.